Mamy dzisiaj ciekawą pszczołę ze sobą. To jest pszczoła murarka ogrodowa, pszczoła, która nie żądli. To taka różnica. Jest to kuzynka pszczoły miodnej. I co najważniejsze, jest 300 razy bardziej wydajna przy zapylaniu. W latach 70. w Polsce prawie wyginęła. Udało nam się ją odratować. Nam, czyli naukowcom, bo ja jestem z Uniwersytetu Przyrodniczego. I dzięki temu po prostu murarka dziś przeżywa naprawdę rozkwit. Sadownicy ją uwielbiają i jest to jak najbardziej owad bardzo, bardzo, bardzo pożyteczny na równi z pszczołami miodnymi, z czmielami i wszystkimi innymi zapylaczami. No i myślę, że warto tutaj chronić te pszczółki i starać się przede wszystkim sadzić kwiaty miododajne. Nie te tujki, nie ta przyszyżona trawka, tylko miododajne kwiatki, które są tym pszczołom potrzebne do przeżycia. I tak, miód z własnej pasieki i to z danego rejonu. I bardzo apeluję do konsumentów, żeby jednak tam się troszkę ograniczyć w zakupie w tych marketach, bo to jest nie nasze miody, to są sprowadzane z Argentyny, z Chin, z Brazylii. Tam jest traktowany jako dżem, także nasze miody rodzime są więcej wartościwsze. No i wiadomo, u pszczelarza to on się jednak stara troszkę, żeby to był dobrej jakości, wtedy klient wróci. A w markecie to tam światowa cena jest dolar za kilogram, także ci, co konfekcjonują, czyli słoikują, im się opłaca ściągać z Argentyny, z Brazylii, dopóki żeśmy należeli do Unii Europejskiej, nie było cła. Było cła, przepraszam, to ograniczyli. A teraz jak należymy do Unii, nie ma cła i ściągają ile się da, bo chodzi tylko o kasę. Nic, nie to, że tam ma być ludzie zdrowsi, tylko żeby robili kasę. I bardzo apeluję do konsumentów, żeby jednak starać się kupować od pszczelarza ze swoich, najlepiej ze swoich rejonów, bo to powinno wszystka żywność z danego rejonu, nie tam, że ja z innych terenów jadać, tylko wjadać właśnie ze swoich rejonów. Rzepak ma dużo glukozy, to odżywia mięśnie serca, wieńcowe rzeczy, dla starszych jest bardzo polecany. No lipa jest taka odkrztuśna, na przeziębienia, na takie rzeczy przeziębieniowe. Akacja jest bardzo fajna, bo zawiera dużo fruktozy, bardzo późno ulega krystalizacji. Jest na takie moczopędne, nerkowe takie te sprawy. No wrzos jest na prostatę. No i wielokwiat taki jest ogólny, taki przeciwuczeleniowy. Trudno tu w krótkim czasie wymienić wszystkie bolączki, ale jedną z takich największych bolączek to są właśnie zabiegi rolnicze, opryski właśnie, chemizacja rolnictwa, szczególnie na kwitnące łany. No, tu szczególnie chodzi o rzepak, nie? Że nie do wszystkich rolników dociera tutaj ta wiedza, żeby te opryski robić w sposób prawidłowy, to znaczy po ustaniu lotów pszczół, czyli wieczorem, a nawet w nocy powinny się robić takie opryski i zdarza się, że właśnie rolnicy niektórzy są nieuświadomieni, takie opryski robią w trakcie dnia właśnie podczas lotów pszczół i wtedy masowo pszczoły zostają zatrute i giną i spadają, nie? To jest największa taka bolączka, tak samo, no i ludzie pryskają nawet drzewo owocowe w sadach też, do wszystkich ludzi
szczególnie nie dociera ta wiedza, żeby nie robić takich oprysków w trakcie lotów pszczół. I zdarzają się zatrucia pszczół, nie? Także to jest największa bolączka nasza, właśnie te zabiegi, chemizacja rolnictwa, te opryski ciągle, nie? Bo na opakowaniach to nie jest prawda, że piszą, że jest nieszkodliwe dla pszczół. To do końca nie jest prawda, bo wiadomo, na czym to polega, że producenci chcą wszystko sprzedać, nie? I to jest nieprawda, bo obserwujemy te zjawiska, że nawet opryski takie chwastobójcze też przynoszą zgubne skutki dla pszczół. Te pszczoły po prostu też giną, pobierają wodę, a w tej wodzie jest chemia czysta i też giną pszczoły na skutek właśnie tych oprysków właśnie chwastobójczych.